Jestem prawie gotowa. Ja dzisiaj tylko rzęsy sobie będę malowała, ale najpierw muszę szybko głowę umyć. Gębę sobie zrobiłam. Nie, mi się tu wyciera walizki. Chciałam wam jeszcze pokazać, co dostałam na urodziny, pochwalić się centralnie, tak prosto z mostu. Bezczelnie, centralnie. Ale gorąco, słuchajcie, my jedziemy, podobno ma być super dwa dni, więc trzeba korzystać. Perfumki już widzieliście, kwiatuszki muszę podlać, bo już tutaj widzę, umierają śmiercią naturalną. Piękne karteczki tutaj, tu perfumki, tu laurka, jajko niespodzianka, tu koszulka, o właśnie wezmę sobie ją, tą koszulkę. Później dostałam dwie karty do Butza, zobaczcie. Super, nie? Będzie Lancome nowy. Będzie Lancome. Dwie karty. Następne perfumy. Super ekstra kubek. Tutaj jeszcze mam kilka rzeczy. Coś tu ciężkie. Aha, dobra. Wino na pewno dostałam. Dwa wina dostałam. O, widzicie? Jedno wino. Jakieś. Aha, tu jest ten kubeczek. Dobra. Tu dostałam jeszcze... Co tu jest? To ja tak wezmę na dół. Tu dostałam to właśnie od Polis i dostałam serwetkę i dostałam jeszcze jedno winko. Ale wiecie co, ja wam teraz powiem, że trochę postoją te wina. Prawda jest taka, że na razie nie mówię, że nie będę piła alkoholu, bo bym kłamała sama przed sobą, ale na pewno troszkę mniej. A w środku kochanie przecierałeś jeszcze? Już? Okej, okay, no to super. Dobra, no to ja już, co? No przecież nie widzę, nie widać cię. Strasznie dużo rzeczy. Tak, tak to jest, jak się człowiek na ostatnią chwilę pakuje i szykuje. I jeszcze z gorąco i my na wariackich papierach, bo mówiliśmy w ogóle, miało być całkiem inaczej, a wyszło jeszcze całkiem inaczej. Także naprawdę mamy tutaj wiele do zrobienia. Idę szybko umyć głowę, naładować sobie baterię i pakuję to wszystko. Będziemy jechać. Oczywiście was zabieramy ze sobą. A jak? Muszę się pochwalić naszą cudowną wyprawą, bo taka właśnie będzie. My jesteśmy popakowani. Słuchajcie, ja jadę w takiej fryzurze, to nic, że mam mokre włosy, nieważne. Wszystko jest popakowane. Niedługo moja mama przyjdzie do psa i będzie tu mieszkała z nim. No to wiadomo, że musi mieć zwierzak, nie możemy go zostawić. Ale on już czuje, że ten... Panciunia ci coś da, tak? Da ci coś? No, pobojowisko zostawiliśmy, ale to nic. Jest godzina w pół do 11:00. Planowaliśmy, że wyjedziemy. Tak do 11:00 jeszcze musimy zatankować auto. Zaraz mi tu spadnie, bo jedną ręką w szafie jestem, żeby dać mu przysmaka, bo on jest smutny. No. Proszę. Pokaż się, jak ty pięknie wyglądasz. Pokażesz się? Wow, ale masz spodenie fajne. Super. Wiesz? No, dobra. To ja się będę z wami łączyła podczas drogi, gdzieś tam, kolasek. Dobra, to nic, to kochanie, zanosimy to. To niech weźmie do samochodu, jakby spał, to niech to trzyma. Mhm. Także do zobaczenia. Jedziemy sobie. Jesteśmy w aucie, nie wiem od ile. Sprawdzałeś może? Ile jedziemy? No i nie sprawdziłam. 35 mil. O, no, 35 mil. O, widzisz, no ile może być? 20 mil? Mniej, nie? Dłużej? Jakoś tak fajnie wycieczka się, tak. Jedziemy i ja podziwiam widoki, bo mi się kto jak to pokazywał, to znaczy, że już do zżygania dla niego ta droga. Ciągle jeździ, nie? A dla mnie to jest, o, energy drink. Dla mnie to jest, tak naprawdę to nowość. A jak do Niemiec jechaliśmy wtedy, to tędy jechaliśmy? No ale to było tak dawno temu, że nie pamiętam. Wciąż jest z Resenem. Kurde, fajne,
mają te przyczepki, sobie jadą i chyba trzeba by było pomyśleć coś na ten temat. Patrzcie, jak to jest ładnie. W ogóle wszędzie jest ładnie. Będę dużo nagrywać, tam ktoś się wtrynia. Tak sobie patrzymać teraz. Co? Basny nam dochodzi. Aha, trzy są. Mamy naprawdę piękną. Ma być dzisiaj, jutro tak ładnie, więc jak zajedziemy, to pójdziemy coś na pewno zjeść. Po drodze też planuję gdzieś się zatrzymać na jakąś kawę. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak nam zejdzie podróż, bo póki co nawet szybko idzie. A czemu się wyłączyło? Przyszliśmy w sumie do McDonalda, ale patrząc na zdrówko, z okna McDonalda, zdrówko, ile razy kichnąłeś? W aucie. Trzy. Kto? A, moje, ja mam w aucie. Trzy razy. Zobaczcie, jak tu pięknie, normalnie. Wow. Kawa i lody. I chwilę odpoczynku, jedziemy dalej. Ale naprawdę jest... Kawa i lody to nie dają wody. A ty nie czujesz, jak rymujesz, tak?
pięknie, kochani. Cudowne wakacje nam się zapowiadają. Ja wiem, ktoś powie, ale wakacje, podniecuje się za bardzo. Tylko 3 dni. A naprawdę dla mnie to odpoczynek będzie, nie, Raselku? Od kogo? Od nas? Nie, od was nie, ale od sprzątania, prania, gotowania, zakupów, psa. Od wszystkiego, od takich domowych rzeczy. Będziemy mogli się byczyć. Podejdę i wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda jeszcze. Trzeba fotki mi się porobić troszkę, nie? Możesz, ale gdzie? Tam jest to do patrzenia, ta lornetka. Jak zobaczy, to będzie chciał. Dobra, zostało nam jeszcze nie cała godzina drogi. Nie, godzina i minuta dokładnie pokazuje nam. Co chciałam powiedzieć? Zatrzymać się będziemy. Nie wiem, misiu. Może tam jest jakiś hotel. Albo coś. Gdzież oni? Może gdzieś? Patrz. I na górę. Dobra, okej, okay. Whatever. Jak ojciec zaczyna kombinować, zawsze tak się dokończy. A ja nie wiem, o co chodzi? Że tamtędy powinien pojechać. Aha. Tak, jak pokazywała nawigacja. No widzisz, wjeżdżamy do Town Center. Ja zawsze jestem łączysz. Ty jesteś zawsze łączysz, koń. Ja. Zobacz. O, taki climbing! Raselku! Nie widziałaś to? Nie widziałam. Synuś, widzisz tą wieżę? Co? Widzisz tą wieżę? To jest wieża Eiffla. Tam na tą wieżę wejdziemy, na samą górę i tam podłoga będzie szybą. Nie! Naprawdę! Jak my spaniem. Coś ty, to nie jest dosyć. Wszystkie tam wszyscy spanie, będziemy musieli się trzymać cały dzień. No coś ty, tam wszyscy ludzie. No co ty? A jak tam wchodzą? Nie wiem, schodami. Nie, tam są windy i na każdym piętrze tam coś jest, nie? Ja na pewno nie idę schodami, bo będzie strasznie dużo. No to o to chodzi. Musimy windą.
sprzęt. Idziemy winda. Nie wiem, czy tam jest winda, ale tak mi się wydaje, że na, wiem, że na każdym piętrze jest jakieś coś. A to co to jest? Catch it, pray, over there. It's like Eiffel Tower. Co mi się myślisz? Którą jechać? Wrócić? It's not like Eiffel Tower, prawda? Mhm, trochę. Chyba jesteśmy w Francji. Francis? Francji. Myślisz? Wszędzie jesteśmy. Jesteśmy wszędzie. Będziemy jeździć wszędzie. Jeszcze trochę. No w kółko nie. Wszędzie będziemy. Zaczęliśmy od Blackboard. A, taki dziwny pan wielki piłkowacz. Piłkowacz. Aaaa! Ma koreczki? To co lubisz, Kania? Tam, gdzie jechać. Dobra. Także ja wam pokażę już, jak znajdziemy. Zameldujemy się w hotelu i tak dalej. Czekajcie, nie w hotelu, tylko B&B. Co to B&B? Tak, kochanie? Tak. Właśnie tak, żeby później nie było. Bob? Żeby nie było. Bob? B-A-B-B. No, nie kom... wiem. Co to BB? Pomyśl. Tam pani patrz, po wycieczka po Blackpool. Blackpool?